Cześć, witacie na kanale Q21, ja mam na imię Paweł. Wczoraj wielu z Was zapewne widziało nową zapowiedź od Vocala dwóch zupełnie nowych słuchawek, Azurys oraz Hadenys. Tak się składa, że mam tutaj obie, jesteśmy już po testach, zatem zapraszamy serdecznie na prezentację. Azurys oraz Hadenys to są dwie nowe słuchawki od Vocala. Obie używają przetworników dynamicznych i tutaj największa różnica między nimi jest taka, że Azurys to słuchawka zamknięta, a Hadenys to słuchawka otwarta. I już sama ta różnica powoduje, że są to słuchawki dla zupełnie różnych ludzi. Azurys konstrukcja zamknięta, czyli lepiej sprawdzi się poza domem. Mamy tam krótszy kabel 3,5 mm, dodatkowo wyposażony w mikrofon. Natomiast w modelu Hadenys kabel jest dłuższy, zakończony też na 3,5 mm, ale w zestawie znajdziecie również przejściówkę na dużego jacka, jeżeli będziecie chcieli go użyć z dużym stacjonarnym wzmacniaczem słuchawkowym. Oczywiście obie słuchawki to modele przewodowe, zatem będziecie potrzebować źródła, aby ich używać. Aczkolwiek jeżeli macie na przykład dongla do telefonu lub przenośnego DAP-a, to spokojnie oba modele nimi obsłużycie. Od samego początku widać, że Vocalowi chodziło o takie słuchawki, które naprawdę możecie wziąć ze sobą. W zestawie macie nawet przenośne TUI, czyli jeżeli chcecie je na przykład wziąć ze sobą do samochodu, na wycieczkę, do pociągu, do samolotu, spokojnie możecie sobie z tym poradzić, aczkolwiek jeżeli będziecie lecieć samolotem, to jednak rekomenduję model Azurys. Przechodząc do jakości wykonania, mamy tutaj do czynienia z Vocalem, więc oczywiście nie mamy żadnych powodów do narzekań. Słuchawki są lekkie i bardzo dobrze wykonane, nie ma tutaj żadnych luzów, nic nie skrzypi. Tutaj Vocal nas przyzwyczaił od wielu lat do tego, że ich słuchawki są wykonane naprawdę rewelacyjnie i oczywiście w dwóch nowych modelach również macie legendarną już jakość wykonania od Vocala. Przechodząc do komfortu, oba modele są bardzo, bardzo komfortowe i tutaj duża zasługa padów, ponieważ mamy tutaj piankę memory foam w obu modelach, co powoduje, że te pady się pięknie dopasowują do kształtu Waszej głowy i naprawdę nie ma żadnego problemu, aby obu modeli słuchać wiele godzin. Regulacja pałąka, tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, wygląda bardzo standardowo i tutaj też nie będzie problemów, aby zmieścić je na małej i dużej głowie. Tutaj regulacja działa płynnie, satysfakcjonująco i ma dosyć duży zakres. Trzeba też oczywiście zwrócić uwagę na design, te słuchawki są bardzo, bardzo ładne. No mi osobiście znacznie bardziej podoba się model Hadenys, który ma takie kolory nawiązujące do ziemi. Są to takie kolory ziemiste. Azurys myślę, że będzie lepszym wyborem dla kobiet, ponieważ mają taki bardziej właśnie kobiecy design, niebieskie kolory i też wygląda bardzo ładnie. Aczkolwiek Hadenys, no dla mnie designowo ta słuchawka jest po prostu prześliczna. Dodatkowo oba modele są wyposażone w wypinany kabel, co jest oczywiście standardem w 2024 roku. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej i całe szczęście tutaj Vocal nie wpadł na jakiś szalony pomysł przytwierdzenia kabla na stałe, zatem jeżeli nawet Wam się kabel uszkodzi, to spokojnie go wymienicie. Jeżeli chodzi o serce obu modeli, to mamy tutaj 40 mm przetwornik dynamiczny z kopułką zrobioną z aluminium i magnezu. Zatem Vocal niezłomnie pozostaje przy przetwornikach dynamicznych i moim zdaniem bardzo dobrze. Jest to technologia, którą rozwijają od wielu lat, wychodzi im coraz lepiej. Nie patrzą na konkurencję, która naprawdę w dużej części przeszła na przetworniki planarne, ponieważ przetworniki dynamiczne również mają swoje plusy. Tak jak powiedziałem przed chwilą, te słuchawki nie wymagają dużo prądu. Ja je testowałem z donglem, z DAP-em oraz ze stacjonarnym DAC-ampem i w tym momencie podzielę się z Wami wrażeniami odsłuchowymi. Zacznijmy od modelu zamkniętego Azurys i tutaj pierwsza cecha, która mi się od razu rzuciła w uszy i zrobiła na mnie świetne wrażenie, jest scena dźwiękowa. Azurysy grają świetną głębią. Ta muzyka potrafi być przedstawiona kilka metrów przed Wami. Jednocześnie są dosyć intymne, czyli Vocal zawsze stoi blisko przed Waszą twarzą i gra Wam, że tak powiem, w takim właśnie intymny, przyjemny sposób. Jednocześnie, jeżeli chodzi o szerokość sceny, jest ona w miarę standardowa dla konstrukcji zamkniętych, tutaj nie spodziewajcie się jakiejś bardzo szerokiej sceny, a jeżeli chodzi o głębię, to moim zdaniem w słuchawkach zamkniętych jest to ekstra klasa. Druga bardzo ciekawa rzecz związana z Azurysami to jest nasycenie. Te słuchawki grają dźwiękiem bogatym na średnicę, nasyconym i gładkim, z czego nie do końca Vocal jest właśnie znany. Tutaj Vocal raczej lubi grać w fałkę. W Azurysach mamy właśnie tą średnicę, która powoduje, że wokale brzmią takim dźwiękiem bardzo nasyconym, przyjemnym, barwnym i bardzo łatwo słuchać Azurysów przez długie godziny. Bas jest bardzo ładnie nasycony i ma dużo energii. Wszystko, co się dzieje w dolnych rejestrach, jest dynamiczne, mocno zarysowane i dobrze kontrolowane. Tutaj nie ma problemu z tym, że ten bas się rozłazi, ale jednocześnie bas jest lekko podbity, co powoduje, że ta muzyka jest taka właśnie grubaśna i bardzo dynamiczna. Jeżeli chodzi natomiast o górę pasma, to ona jest taka crunchy. Mamy tam dużo informacji, ona jest mocno konturowa, aczkolwiek ja nie zauważyłem, żeby było jej za dużo. Te słuchawki ani razu mi nie zasyczały, nie spowodowały, że uważałem, że jest tej góry trochę za dużo, że jest problematyczna, to i bez problemu. To jest taka świetna góra, jeżeli chodzi o kontrast tego, że jest jej sporo i ona zdecydowanie nie jest jakaś tam załagodzona i schowana, ale jednocześnie nie jest męcząca.
To wszystko powoduje, że Azurysy to słuchawka uniwersalna, której po prostu chce się słuchać. Uniwersalna, jeżeli chodzi o dobór muzyki, ponieważ tutaj zarówno jazz, gdzie chcecie właśnie mieć nasycenie na środku i barwę, zagra świetnie, ale jeżeli chcecie sobie puścić na przykład muzykę elektroniczną, to właśnie leciutko podbite dół i leciutko podbita góra spowodują, że ta muzyka ma dużo życia w sobie, że jest dużo drive'u, dynamiki i takiego powabu. Te słuchawki zagrają każdy gatunek muzyczny świetnie, jest to świetne połączenie właśnie grania rozrywkowego z taką intymnością i nasyceniem na środku. A zatem uważam, że Azurysy to jest naprawdę bardzo udana, zamknięta konstrukcja, która nada się po prostu dla wielbiciela muzyki. Nie jest to słuchawka stworzona dla analizy, dla naprawdę zagłębiania się w nieskończoność, jeżeli chodzi o siódmy, ósmy, dziesiąty plan, chociaż one ze swoją głębią też bardzo potrafią plany różnicować, aczkolwiek jest to słuchawka, której po prostu chce się słuchać i każda muzyka brzmi na niej dobrze. Przechodząc do modelu Hadeness, mamy tutaj już bardziej do czynienia z klasycznym wokalem, ponieważ w stosunku do Azurysów są znacznie mniej nasycone na środku. Hadenessy to słuchawki otwarte, więc mamy tutaj naturalnie dużo większą szerokość sceny niż Azurysy, ale co ciekawe, moim zdaniem głębia jest porównywalna, a nawet jeżeli miałbym powiedzieć, że któreś słuchawki mają odrobinę lepszą głębię, to są to moim zdaniem Azurysy. Z uwagi na różnicę w tonalności między tymi słuchawkami, której Hadenessy bardziej się nadadzą dla ludzi, którzy chcą słuchawek analitycznych, w których się właśnie bardzo dużo dzieje i mam tutaj właśnie mniej nasycenia na środku, co powoduje, że ten dźwięk będzie bardziej konturowy i bardziej techniczny. Jednocześnie bas nie jest tak wyeksponowany jak w Azurysach, ale też jest bardziej kontrolowany, więc ponownie bardziej dla fanów grania technicznego. Natomiast góra jest bardzo doświetlona i mocno konturowa i tutaj uważałbym na synergię, ponieważ mnie osobiście na niektórych zestawieniach Hadenessy potrafiły odrobinę zakuć w uszy, więc jeżeli jesteście na przykład na to wrażliwi, to sugerowałbym parować je z cieplejszymi wzmacniaczami. Warto też zwrócić uwagę na wygrzewanie modelu Hadeness, ponieważ z każdą kolejną godziną odsłuchu te słuchawki się zmieniały, zatem jeżeli będziecie mieli je na testach, to zdecydowanie dajcie jej pograć kilka godzin. Reasumując, Focal wypuścił dwie nowe słuchawki, które mają różne zadania. Azurysy są dla fanów muzyki, którzy potrzebują słuchawek zamkniętych, bardzo uniwersalnych, na których po prostu chce się muzyki słuchać. A Hadenessy będą bardziej skierowane dla audiofila, który jest wymagający, jeżeli chodzi o detalikę, o dynamikę i taką właśnie szybkość tego dźwięku i wgląd w nagranie. A zatem to była nasza prezentacja nowych modeli od Focala, czyli Azurys oraz Hadeness. Ja uważam, że oba modele są naprawdę udane, łączą świetne wzornictwo, po prostu słuchawki są przepiękne, z bardzo dobrą jakością wykonania, świetną wygodą i dźwiękiem, który jest skierowany na konkretnego odbiorcę zależnie od modelu. Azurysy dla ludzi szukających dźwięku fanowego, nasyconego i muzykalnego i Hadenessy, które bardziej się skupiają na audiofilach, którzy szukają detalu, dynamiki oraz dużej rozdzielczości. Oba modele są dostępne u nas do odsłuchu, zapraszam serdecznie, bo warto ich posłuchać. Ja Wam tymczasem dziękuję pięknie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie dodatkowe pytania o te nowości, to zapraszam do sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie.